czy on napisze. Czy on napisze? Witam serdecznie wszystkich kochanych moich słuchaczy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli jesteś nowy. Subskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś nie przegapił moich wróżb kolektywnych tutaj na kanale dla Was. Kochani, również zapraszam Was oczywiście do lajkowania, komentowania, do pisania mi e-maila, jeśli pragniecie wróżbę indywidualną. Oczywiście ja wyślę Wam warunki takich wróżb indywidualnych, które są dokładniejsze, bo się skupiają tylko na Waszych problemach i są robione na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Także zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz zobaczmy, czy on napisze, czy on napisze, czy napisze, czy napisze, czy napisze, czy napisze. Czy napisze? Czy napisze? Czy napisze? Czy napisze? Tutaj są jakieś frustracje, sprzeczka, kłótnia, jakieś, nie wiem, nerwy czy kłótnia. I to, te frustracje powinny, tu jest jakaś też blokada, brak komunikacji, brak spotkań, brak w ogóle relacji, jakby tutaj są szczury, które coś, nie wiem, zakończyły, ktoś jest frustrowany, po prostu ma też lęki, ta osoba ma lęki, że to wszystko się tutaj zakończyło, że jest, nie wiem, jakaś awantura, sprzeczka, niespełnienie, że to trzeba wszystko posprzątać, ale ma ta osoba lęki przed napisaniem, jest pod presją czasu, myśli, że najwyższy czas, żeby się spotkać, byście się spotkali, byście wszystko wyjaśnili, ale ta osoba nie wie, co ma zrobić, jest na rozdrożu dróg, zastanawia się, grubluje, nie wie, co ma zrobić, czy napisać, czy nie napisać, napisać, nie napisać. Także tu jeszcze nie podjęła decyzji, jest w kropce, ma lęki, ma frustrację wewnętrzną, niepokój. I jakby tutaj pragnie ta osoba stabilności, pragnie bezpieczeństwa, pragnie jakby tutaj zbudować coś egzystencjonalnie stabilnego. Być może razem zamieszkać, stworzyć nową rodzinę, nowy związek, nową, stabilną, długotrwałą relację. Natomiast tutaj coś nie wychodzi, widać, nie wychodzi. Dlatego jest dużo frustracji, dużo nerwów, dużo niepokoju, co trzeba wysprzątać, tak? I tutaj jakaś końcówka, jakaś śmierć, czyli coś umarło tutaj i ta osoba chciałaby to, by to narodziło się na nowo, ale ma ta osoba jakieś tutaj duże lęki, nie może się zdecydować właśnie, co zrobić, czy napisać, czy nie napisać. Więc nie jest to proste. I tutaj widzimy, że myśli ta osoba o Tobie w sposób bardzo seksualny, ale tutaj między Wami sprawy są niejasne, nieklarowne. Tutaj chodzi o to, żeby się pogodzić, żeby mieć piękną intymność, ponieważ są jakieś tu uczucia. Jesteście dla niego ważne. Chce on napisać tutaj, czy przyjechać nawet, wysłać wiadomość. Tęskni za Wami wieczorami i nocą. Chce wyjaśnić tutaj wszystkie sprawy. Tutaj jest on zraniony tą sytuacją, że się zakończyło coś tak raptownie, gwałtownie. Po prostu jest bardzo zraniony, uważa, że jest to ciężkie. Nie wiem, wszystko jest zablokowane w tej chwili. On podgląda, patrzy, chciałby zbudować coś głębszego, ma jakieś być może głębsze uczucia, chce być tutaj przyjacielski, pomocny, wierny, chce zbudować coś stabilnego, stabilną miłość, stabilny związek, ale jest to skomplikowane, skomplikowane poprzez być może ekspartnerkę, jakąś rywalkę, konkurentkę lub po prostu skomplikowane, ponieważ jest tutaj dużo spraw zawiłych, które się opóźniają, są niejasne, skomplikowane, może też dzieci, rodzina jakaś jego,
dzieci stoją na przeszkodzie, komplikują. Tutaj on chciałby nowy początek, chciałby być szczęśliwy. Tutaj być może jest jakaś jeszcze inna kobieta, ekspartnerka lub jakaś inna rywalka, konkurentka. On nie wie, co ma zrobić, w którą stronę pójść, ale chce się otworzyć na Ciebie, na szczęście, na wyjaśnienie wszystkich spraw, porozmawiać, zaprosić na randkę, na piękną jakąś rozmowę. Myśli, żeby napisać. Jednakże jest to długi jakiś taki tutaj czas namysłu. Trochę nie ufa, boi się, być może nie chce pokazać swoich uczuć za bardzo. Chce jednak, by sprawy rozwinęły się dobrze, by wszystkie sekretne jakieś sprawy niewyjaśnione się wyjaśniły. Chce zacząć nowy kapitał, nowy rozdział Waszej historii, chce porozmawiać. Chce zaryzykować, tutaj wiadomość, która idzie. No tu jest jakiś fałsz, który powinien się wyleczyć, tak? Jakaś nieuczciwość, fałsz. Chce powrócić dla związku. Czyli tu mamy powrót, żeby zbudować jakiś związek, relacje. Chce kontaktu, chce pomostu, chce się spotkać. I tutaj na razie jest ten dystans taki widoczny. Jakby dystans nie pozwala mu... Separacja, dystans nie pozwala mu na razie być aktywnym i to wszystko, o czym on teraz myślał, jakby tutaj wyjawnić, tak? Ukrywa swoje uczucia, swoje emocje, swoje plany, swoje zamiary, swoje tęsknoty. Dziękuję serdecznie. Takie myśli jego żeśmy odczytali. To jest kart Lenormanda. I do usłyszenia już wkrótce.